Hej, hej! Dość dawno widzieliśmy się w takiej formie, ale spokojnie, daleko od gier nie odchodzę. Dlaczego i co będzie dzisiaj tematem? Zmiana mojego podręcznego urządzenia do wszystkiego, do grania również. Mowa oczywiście o smartfonie. 3 lata w obecnych czasach dla telefonu to dużo, dlatego przyszedł moment, bym zamienił moją Motorola G6 Plus. Przejrzałem ofertę zaprzyjaźnionego sklepu X.com, któremu serdecznie dziękuję za dostarczenie sprzętu, bym mógł sprawdzić, czy spełnia moje oczekiwania, i wybrałem Motorola G100. Nie przejmujcie się numeracją, po drodze nie było innych 93 modeli. I to nie sentyment trzymał mnie przy Motorola, a wygoda, z jaką korzystałem z G6 Plusa i wszelkie ułatwienia gestów Moto. To tyle słowem wstępu, rzućmy okiem na telefon. W pudełku oprócz samego urządzenia znajdziemy silikonowe przeźroczyste etui, komplet dokumentów, ładowarkę wraz z kablem, igłę do wyciągania tacki SIM, jak również kabel Ready4, czyli taki, którym możemy podłączyć telefon do monitora po HDMI. Moto G100 mieni się w świetle i w zależności od kąta mieni się od niebieskiego przez fioletowy, nawet do lekkiego różu. Plecy są wykonane z plastiku, który jest lekko matowy, jednak mimo to nie unikniemy palcowania, dlatego lepiej korzystać z dołączonego etui. Na dole znajdziemy złącze mini jack, USB typu C i głośnik. Niestety jeden, bo podobno zrezygnowano ze stereo na rzecz NFC, bo użytkownicy i tak słuchają muzyki na słuchawkach. Po prawej mamy czytnik linii papilarnych, który jest też przyciskiem blokady, a nad nim przyciski regulacji głośności. Po lewej znajduje się przycisk asystenta Google i tacka dna hybrydowy Dual SIM. Sam telefon jest dość spory i osobiście z moimi niewielkimi dłońmi ciężko mi było w pełni wygodnie obsługiwać go jedną ręką. Na szczęście belkę górną możemy ściągnąć z każdego miejsca. Mówiąc o gabarytach, trzeba wspomnieć, że mamy tutaj ekran IPS o przekątnej 6,7 cala o częstotliwości do 90 Hz. W środku z kolei pracuje Snapdragon 870 o taktowaniu 3,2 GHz, 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci na pliki. System to oczywiście czysty Android 11 z paroma aplikacjami Moto, więc mamy większą prędkość działania, jednak zawsze jak ktoś chce, może zainstalować swoje nakładki. Skaner linii papilarnych działa naprawdę dokładnie i szybko odblokowuje telefon. Nie można tego jednak powiedzieć o rozpoznawaniu twarzy. Tutaj potrzeba jakichś 2 sekund, by telefon się obudził. Jest też możliwość korzystania ze sławnego 5G i całkiem długo można z niego korzystać, dlatego że wbudowana bateria ma aż 5000 mAh, która przy standardowym korzystaniu wytrzyma nam 1,5 dnia, przy bardziej oszczędnym do 2 dni. Niestety, brak tutaj ładowania indukcyjnego, a szkoda, bo ostatnio w łapy wpadła mi taka piękna stacja ładująca z Wiedźmina. Wiele osób już od dawna nie miało prawdziwego aparatu w dłoniach, bo telefony im wystarczają. Dlatego przyjrzyjmy się właśnie aparatom. 4? Nie. 2. Jeden to główny 64 megapiksele, a drugi szerokokątny 16 megapikseli z autofokusem. Pozostałe 2 to pomiar głębi oraz moduł do wspierania autofokusa. Osobiście nigdy nie bawiłem się w zdjęcia makro, a tutaj wychodzą naprawdę dobrze. Pomaga w tym pierścień doświetlający wokół obiektywu. Przednie aparaty mają 16 megapikseli oraz szerokokątny 8 megapikseli, dzięki któremu spokojnie zmieścimy się na selfie wraz z grupką znajomych. Ciekawą opcją jest podświetlanie aktywnego obiektywu, przez co widzimy, na co spoglądać, cykając zdjęcie. Parę ujęć dla oceny jakości dla Was. Osobiście uważam, że aparat daje radę do codziennego wykorzystywania, być może też zrobienia zdjęcia na socjale, jednak trzeba pamiętać, że takie aparaty w telefonie działają dobrze do czasu, gdy nie zacznie im brakować światła. Z kolei dla osób lubujących się w wideo mamy możliwość nagrywania filmów aż w 6K i 30 fps, jednak według mnie odpada wtedy poruszanie się podczas nagrywania. Brak stabilizacji w tej rozdzielczości jest niemiły dla oka. Ale możemy obniżyć rozdzielczość do 4K 60 fps i wtedy mamy cyfrową stabilizację, która poprawia sytuację, więc sprawdzi się również w rękach początkujących vlogerów. No i na deser powiedzieć chcę słów kilka o tym Ready4. Korzystając z tego kabla możemy podłączyć telefon do monitora. Dzięki temu możemy standardowo przesyłać ekran wraz z dźwiękiem, ale również wygodnie prowadzić wideo rozmowy, zwłaszcza gdy skorzystamy z wygodnego, dedykowanego uchwytu. Do tego dochodzi korzystanie z aplikacji multimedialnych na dużym ekranie, a także granie. Nic nie stoi na przeszkodzie podłączyć dodatkowe akcesoria jak pad, myszka czy klawiatura, zwłaszcza bezprzewodowo, i wygodnie grać. A także pracować, bo jest opcja włączyć tryb desktopowy i zrobić z telefonu swojego rodzaju komputer, na którym będzie można pracować, pisać maile, dokumenty czy przeglądać internet. I teraz pewnie obudzą się wszyscy zatwardziali pecetowi gracze, że jak to tak, gra się tylko na komputerze, gry mobilne to nie gry.
gry. Otóż według mnie jest to zawsze opcja na rozrywkę w terenie czy na wyjeździe. Tym bardziej, że jest coraz więcej interesujących tytułów, a cross-save z pecetem w takich grach jak na przykład Genshin Impact to zdecydowanie droga ku lepszemu, by progres towarzyszył nam zawsze. Reasumując, z telefonu korzystałem z przyjemnością, bo jest mega szybki, wielozadaniowy, responsywny i mocny, co przekłada się na granie w obecne tytuły na najwyższych ustawieniach bez problemów. Ale zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś przykłada większą wagę do samego wyświetlacza oraz do zdjęć, to w kwocie 2499 zł można by było pewnie znaleźć coś lepszego. Jednak dla mnie liczy się granie i szybkie działanie, bo do zdjęć i tak mam często przy sobie dodatkowy, kompaktowy aparat. A wy na co zwracacie uwagę wybierając swój telefon? Dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapę w górę, jeśli się podobało. A ja dziękuję za wasz czas i do zobaczenia. Na razie, cześć!